Kiedy słyszymy smog, od razu nasuwają się na myśl legendy i twórczość fantazy. Nie należy jednak traktować smoka tylko i wyłącznie jako wymysł ludzkiej wyobraźni. W epoce cudów, jaką było średniowiecze, wiara w smoki była czymś powszechnym. Nikt nie miał wątpliwości, że smoki istnieją. Dlaczego jednak tak się działo? Jaką rolę odgrywały smoki dla średniowiecznej społeczności? Smoki w różnej postaci były obecne w wielu kulturach od niepamiętnych czasów. Smok występuje w starożytnych legendach irańskich i w tradycji cesarskich Chin. Również Słowianie wierzyli w smoki, które wiązali żywiołami. W kulturze antycznej występują mity, w których istotną rolę odgrywają smoki. Jednym z najbardziej znanych jest smok tebański, na którego szczątkach powstało miasto. Nie bez znaczenia dla epoki średniowiecza pozostaje smok biblijny, którego odnajdujemy na kartach Apokalipsy świętego Jana. Wszystkie te wątki składają się na wizerunek średniowiecznej bestii. Dlaczego smoki były ważne dla społeczności średniowiecznej? Jaką rolę im przypisywano? Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. Ten smok pilnujący, prawda, jest jakimś opiekunem, który broni dostępu postronnym, prawda, czyli chroni miejsce. Smoki, jest też tak, że jest kwestia tutaj tych żmigrodów, czyli miejsc zwróconych niewątpliwie ku wrogowi i wtedy, i mamy te przekazy, które zebrał profesor Plezia, orientalne przekazy, stosunkowo wczesne, takie późnorzymskie i wczesnośredniowieczne, z których jasno wynika, że smoki też czuwały na granicach, czy pozostawały na granicach jakiejś domeny i jak gdyby były frontem do tych obcych, czyli do zagrożenia. Smok staje się ofiarą zakładzinową w pewnym sensie, gdzie pobicie smoka tworzy coś nowego, więc powstaje miasto, jakaś społeczność może zyskać nowe tereny. Ten smok był takim geniuszem miejsca, symbolizował tereny, które są we władaniu sił natury, że nie ma tam człowieka, on tam nic nie znaczy. Prawda? Czyli był takim, smok był takim właśnie właścicielem wszystkiego, co było obce, nieznane, ale też trudne do okiełznania, trudne do udomowienia. Smoki w kulturze współczesnej jawią się jako wielkie skrzydlate gady. Jednak jeśli przeanalizujemy wygląd smoka średniowiecznego, zauważymy, że nie zawsze tak było. Te skrzydła pojawiają się wcześniej, zanim wykształciła się taka klasyczna postać smoka, rzeczywiście uskrzydlonego, posiadającego te skrzydła, tak zwane nietoperze skrzydła. No ale wiadomo też, że smoki mają bardzo długą tradycję i że kiedyś w czasach antycznych te smoki no, również latały. Także trudno powiedzieć, jak to się stało, że w zasadzie tak pod koniec XII wieku wykształca się wizerunek smoka, w którym te skrzydełka, takie nieduże właśnie nietoperze, jak powiedziałem, są już obecne. Ale wydaje się, że na gruncie średniowiecza, kiedy ten klasyczny smok był jednak takim wielkim wężem, nawet jeszcze bez łapek i potem dostaje te łapki, właśnie i pod koniec tego XII wieku w takim jednym z poematów uważa się go za Vigaloua, nazywa się ten poemat z końca XII wieku. Przyjęło się, że opis tego smoka właśnie z tymi krótkimi łapkami, z tymi krótkimi skrzydełkami nietoperza, z grzebieniem takim kogucim i z zębiskami ziejący ogniem, no, z tym grzebieniem idącym wzdłuż całego przodu tego tułowia, no, został uznany za klasyczny, no i takim
On jest, kiedy ten święty Jerzy walczy gdzieś tam w tym XIV-XV wieku, to ten smok tak wygląda. Z odsłoniętą piersią Tristan godzi jeszcze raz mieczem i uderza w bok tak gwałtownym ciosem, że aż powietrze zagrzmiało. Na próżno. Nie może go zranić. Wówczas smok wyzionął przez nozdrza podwójny strumień zatrutych płomieni. Zbroja Tristana czernieje niby węgiel zetlały. Koń wali się. Ikona. Ale w tejże chwili, skoczywszy na nogi, Tristan zatapia hartowaną klingę w paszczy potwora. Stal przechodzi na wskroś i przecina serce na dwoje. Smok wydaje po raz ostatni straszliwy krzyk i umiera. Tristan uciął mu język i schował do pludrów. Następnie odurzony gryzącym dymem skierował się dla odwilżenia gardła ku sadzawce, którą ujrzał połyskującą opodal. Ale jad sączący się z języka smoka rozgorzał na ciele rycerza. W wysokich trawach okalających bajoro bohater upadł bez życia. No więc to też jest wielki problem, że z jednej strony bestia, bo smok jest bestią, umówmy się, może, czyli jest potworem, jest stworzeniem, tak najlepiej by go opisać, które stwarza śmiertelne zagrożenia dla człowieka czy dla społeczności i musi być unicestwione. I każde zabójstwo wymaga pewnego, nawet w dobrej wierze, przypomnijmy Apollona, który zabił Pytona i musiał potem mocno pokutować, Wrytra to samo, jest targnięciem się właśnie na jakiś ustalony wyższy porządek, czyli tym samym zabicie smoka jest, czy zabicie potwora jest również wymaga odpokutowania, jak mówiłem. I teraz często okazuje się, że te potwory były jakimiś boskimi kreacjami. Dokonanie czegoś naprawdę wielkiego kosztuje. To jest taka typowa zasada we wszystkich narracji mitologicznych, w ogóle do dzisiaj wszystkich narracji ważnych, gdzie bohater staje przed jakimś wielkim dziełem i zabicie tego smoka kosztuje bohatera tym, że na przykład traci przytomność na pewien czas, albo jest jakoś zdekoncertowany, nie potrafi wejść w rolę bohatera. Bardzo często wtedy właśnie to zwycięstwo chce wykorzystać jakiś przygodny człowiek, który się pod tego bohatera podszywa. Ale myśl jest taka, że bohater zabijający smoka musi coś z siebie dać. Żeby mogło powstać nowe, to też jest taka antropologiczna dialektyka. Dużo o niej mówimy, bo te smoki są właśnie mocno uwikłane w taką dialektykę antropologiczno-kulturową. Żeby coś musiało powstać, to coś musiałoby zostać zniszczone, w sensie albo pokonane, prawda, uładzone. Nie ma za darmo. Smoki są tutaj jako ci panowie terenów niczyich natury, są tutaj kapitalnymi przeciwnikami wszystkich bohaterów. No, wszyscy ci bohaterowie kulturowi, tak oni się nazywają, walczą ze smokami, no bo żeby coś ustanowić. Można powiedzieć, że tutaj ta rola smoka jako tej ofiary zakładzinowej i tego początku nowego, ale również jako, na co wskazywał właśnie Georges Dumézil, jako takiego challengera dla bohatera też, prawda? Bo bohater kulturowy coś też osiągał, ale również smok był, walka ze smokiem była też formą sprawdzenia się bohatera. Czyli bohater jakby, żeby zachować tę swoją pozycję, musiał znaleźć, no nie walczyłby z królikiem, prawda? Potrzebował smoka, czyli smok uzasadnia jakby istnienie bohatera, a bohater wymaga smoka. Jak widzimy, smoki były nieodłączną częścią średniowiecznej kultury, czynnikiem, który jednoczył społeczności, koniecznością dla stworzenia bohatera. Przez wieki wzbudzały strach, zachwyt, szacunek, ciekawość. Współcześnie
stały się jednym z najbardziej popularnych motywów w fantastyce.